Siemaneczko w 60. części Let's Play, oczywiście wiedźmińskie opowieści, wojna krwi, albo odwrotnie, a raczej odwrotnie. Troszeczkę już się zamotałem w tytule, ale czwarty odcinek pod rząd, seryjka niezła. Ale mam chwilę czasu akurat, a nie wiem kiedy będę miał następną chwilę czasu, więc wolę to wykorzystać, jak gra mi się mega, mega przyjemnie. Co to jest za twierdza, co ja mam tu zrobić? I ostatnio rozebraliśmy jakieś tam bożki z kamieni i jakaś stara wiedźma rzuciła na nas klątwę, więc mam nadzieję, że to była fejkowa klątwa. Ale to są jacyś bandyci, bo nie widzę tych Nilfgaardczyków. W Angren wszystko gnije jeszcze za życia. Drzewa butwieją, wychudłe zwierzęta pokrywają ropiejące rany. Wszystko to sprawia, że nad bagnami unosi się duszący odór rozkładu. Dlatego, kiedy w odległym zakątku moczarów Liryjczycy poczuli przyjemne dla nosa zapachy, dym ogniska, woń pieczonego mięsa, zatrzymali się, jak wryci. Kierując się nosami, zwiadowcy dotarli na okoloną ostrokołem polankę. Przez szparę między balami widać było niewielki fort. Czyje flagi tam wiszą? Spytała królowa. Niczyje, pani. Nie ma ani złotego słońca, ani srebrnych lilii. Mewe uderzyła kilka razy tarczą w bramę. Po chwili na ostrokole pojawili się zbrojni. Przewodził im brodaty mężczyzna. Kto to? A wy kto? I co tu robicie? Grzeczniej. Mewe, królowa Lyrii i Rivii. Jestem na wojnie z Nilfgaardem. Jakaś wojna jest? To ci wieści. Mnie zwą Kulawy Gerwin. Jestem władcą tych ziem. A z czyjego nadania? Doprawdy? Z czyjego nadania? A z własnego. Angren to rozległa kraina. Władza książąt i cesarzy nie wszędzie sięga. Ten zakątek bagien jest mój, bom go sobie wziął. Pogadajmy więc jak jeden władca z drugim, Mewe. Wszystko mi jedno, kto wygra wojnę, ty czy Nilfgaard. Ale ze zwycięzcą chcę być w dobrej komitywie. Wtedy gotów jestem ci pomóc. Będziecie mogli ogrzać się przy moim ogniu, zjeść z mojego stołu i wyspać się w moich łóżkach. Tylko wpierw przysięgnij, że nie złamiesz praw gościny. Nie wiem, jakim jesteś władcą, ale trochę mi się to nie podoba, taka samowolka. No ale jesteśmy w takiej sytuacji, że każdy sojusznik nam się przyda, tak szczerze mówiąc, nie? Tak nie możemy chyba za bardzo wybrzydzać. Niechaj tak będzie. Klnę się na bogów i przodków, że będziemy wierni świętym prawom gościny. Aby to nie była pułapka. Tak teraz o tym sobie pomyślałem, że to może być pułapka, nie? Bo ta twarz nie jest zbyt wiarygodna. A, to zapraszam. Fort był prostej konstrukcji. Zbity z bali i kryty strzechą. Ale w środku było sucho i ciepło, a stoły uginały się pod ciężarem dymiących półmisków. Mewe rosło serce, gdy patrzyła, jak na strudzonych twarzach żołnierzy pojawiają się uśmiechy. No i dobrze. Gerwin okazał się serdecznym gospodarzem, który równie chętnie co jadłem dzielił się opowieściami. Zdradził, że był niegdyś dowódcą najemniczej kompanii, a do Angren trafił przypadkiem. O proszę. Widząc, że rządy feudałów tu nie docierają, objął okoliczne wsie we władanie. Ludzie tu są dzicy, krnąbrni, mówił Gerwin, popijając winem. Dla ich własnego dobra trzeba trzymać ich krótko. Inaczej zaraz skoczyliby tu nam do oczu. Ciekawe, jakim jest władcą, nie? Władcą. Ale miejscówkę z jednej strony ciężko tu przeżyć, ale z drugiej strony właśnie, no tutaj inni władcy mają problem, żeby tu dotrzeć, nie? Więc w sumie wybrał sobie całkiem nieźle. Późnym wieczorem, kiedy żołnierze zasnęli pod stołami, Mewe poszła sprawdzić, czy oporządzono jej klacz. Spotkała w stajni parubka. Ten, widząc królową, natychmiast padł na kolana i odwrócił wzrok.
Królowa zauważyła, że chłop ma coś dziwnego na szyi. Była to ludzka dłoń. Gnijąca. Przewiązana sznurem. Co to? Dłoń mej ślubnej pani. Wyjąkał parobek. Pan Gerwin przyłapał ją, jak jadło wynosiła. Odjął jej rękę i mnie nosić kazał, co bym pamiętał się dobrze zachować. Mewę bez słowa poszła do baraków służby. W słabym świetle pochodni patrzyła na przerażonych chłopów. Wszyscy byli pokryci świeżymi, krwawiącymi ranami. Królowa czuła, jak narasta w niej wściekłość. Oj. O kurwa. Złożyliśmy przysięgę, no ale właśnie nie wiedziałem, jak mi z władcą. Ja pitole, to jest kurde ciężka decyzja. Brzmiało wiarygodnie, ale pytanie cię, ona tylko kradła, czy zrobiła coś jeszcze więcej? Ale z kolei każdy chłopek ma jakieś siniaki i cięcia, nie? Znęca się. A mówił, że trzeba ich trzymać krótko, ale nie spodziewałem się, że aż tak. No nie mogę. Mewę zadeła wróg. Po chwili na dziedzińcu zaroiło się od leryjskich żołnierzy, którzy w pośpiechu dopinali zbroje i pasy z mieczami. Widząc to, najemnicy Gerwina również chwycili za broń. Gerwin! Ryknęła Mewę. Wyłaź! Wyłaź w tej chwili! Tęgi najemnik stanął w oknie i ściągnął gniewnie brwi. Nie wiem, co zamierzasz, powiedział. Ale przypominam ci o przysiędze i prawach gościny. Tak, widziałam już, że prawa egzekwujesz surowo. Ale to koniec twoich rządów. Do ataku! Okej. Okay. Kulawego Gerwinga. O, kojarzę tą O Jezu, 40 z gwizdem. Mewę przeklinała swoją naiwność. Powinna była zorientować się wcześniej, powinna była zwrócić uwagę na głęboką bliznę na szyi pachołka, który otwierał przed nimi bramy. Na wyłupione oko starca, który doglądał zwierząt. Na to, jak dziewki służebne spuszczają ze wstydem wzrok. Miecz królowej z sykiem wysunął się z pochwy. Dobra. Zasady specjalne? Okej, dobra. Oj, pora obalić władcę. Władcę w cudzysłowie, z samowolka jak... Nie wiem co, zresztą to są wszystko moje tereny, kurde, gnoju. Ja się na to nie... O, teraz trzech chłopów mi doszło, świetnie, jakich nie potrzebuję. Nie, tutaj zasady specjalne. Co ty? Rozdziel między wszystkich wrogów 4 punkty obrażeń. Niż dowolną zablokowaną jednostkę wroga lub zablokuj wybraną... Aha. Nie potrzebuję chyba z trzech. Mi się wydaje, to mi się przyda. To by było dobre kombo na nich, ale nie. Zniszcz te obrażenia na... To się przyda. Nie sądziłem, że królowa tak łatwo złamie dane słowo. Do broni! Shit. Auć. Auć, 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 auć. Musimy się ich jak najszybciej pozbyć, żeby nie ulega żadnej wątpliwości. Więc... Dobra. I możemy w sumie teraz zagrać... Możemy go stargetować. Dobra. Okej. Okay. Z tego sobie zablokował. Dobra, się chłop będzie karał. A, shit, niedobrze. Freedom! Ale on tylko leczy rannych, nie? Uczników w ręce. Talii na polu... Oj, tylko tych uczników. Oh shit. Niedobrze, niedobrze. Dobra, ale to... Skupmy się na nim może. Niby to nie jest obowiązkowe, ale chciałbym. Diabli by to wszystko wzięli. Dobrze postąpiłaś. Nie powinniśmy przymykać oczu na cierpienie innych. Dzięki.
przydałoby się podpalenie. Mogę coś zagrać ciekawego. Jest podpalenie i... Kundę. Dobra, niech będzie. Szkoda, że właśnie psa straciłem, ale... Zwariowałeś? Nie trzeź tym! No, cztery. Boli. Jak rozkażesz. Kolejność, Jezus. Bardzo bolesne, bardzo. Dobra, i tak zaraz cofniemy ich do tyłu. Wolę proce. Łatwiej ukryć. Dobra. Nie atakuj tamtego. Dobra, nic więcej tu nie zrobimy. Przewagę mamy. No pytanie na jak długo. Do broni! Jest znowu cztery kup znowu. Masakra. Coś ciekawe. Mamy. Do kogo należy najsilniejsza karta? To niego. Wyglądając 10 punktów, jeśli przeżyje. O Jezus. A nie, chociaż w sumie spoko. Czy to przeżyjesz elegancko? Niż najsilniejszego sojusznika i zagraj dwóch sojuszników ze swojego cmentarza. Kogo ja mam? O kurwa, najsilniejszego sojusznika. Ciebie. I ciebie. Dobra, czy w sumie wyszedłem na tym, okej. W te żniwa miast żyta czarnik będziemy kosić. Nawet spoko na tym wyszedłem. Ale... Czekajcie, może na razie się wstrzymamy z tym. Dobra, na razie może się powstrzymamy, no. Nie podoba mi się to. Kolejny. Dobra, ale ten dostaje fajne obrażenia. Na pewno sobie ściągniemy tego, żeby tam ogień zasiać. Dobra, nie mamy wyjścia, musimy już tych atakować. Dobra. Przeklęci zdrajcy! Uff. Zabierzcie tę kupę gnoju sprzed moich oczu. Dokładnie, dobra. W sumie, no tak, bo jakbyśmy go pokonali, logiczne, że wygrywamy, dobra. Gerwin, choć faktycznie kulawy, okazał się dobrym wojownikiem. Ale nie tak dobrym jak Mewe. Królowa wytrąciła mu topór z ręki, podcięła, a gdy upadł na kolana, skróciła o głowę. Ta potoczyła się pod nogi skulonych chłopów. Odzyskaliście wolność. Wychrypiała Mewe, wycierając miecz. Ale łatwo możecie ją stracić. Angren zajął Nilfgaard. Dotrze tu prędzej czy później. Schowajcie się w lesie. I nie wychodźcie, póki nad bagnami powie wasz sztandar ze złotym słońcem. Nie wiem, czy w lesie będą bezpieczni. Lyryjczycy opuścili twierdzę jeszcze przed nadejściem świtu. Królowa jechała na czele pochodu z zaciśniętymi ustami. Nienawidziła łamać danego słowa. Aha. Dobra. Kajdany, okej. Pokaż mi te kajdany. Jakiś tu raport jest, kodeks z Gerwina. Słuchajcie, kmiecie, wszelkie występki będą karane z najwyższą surowością za kradzież, odjęcie ręki, zapiskowanie, odcięcie języka, zaleństwo, bądź niedbałość, 50 batów za próbę ucieczki, śmierć. Aha, no to dobrze zrobiliśmy. Co to jest za karta? Jednostki 3, stali przeciwnika i je zablokuj. To brzmi kusząco tylko. Właśnie, tylko że ja tu mam sporo tych fajnych kart. No może ta zamieć jest różna. Ale okej. Jesteśmy wolni? Naprawdę? Niech cię bogowie błogosławią. Ten Gerwin to był potwór, pani. Potwór.
Miesiąc mnie w ciemnicy trzymali, bo kubek potłukłem. Ja tu nie zostanę. To złe miejsce. Wolę z wami iść, choćby z samym cesarzem przyszło walczyć. No, to zapraszam. Chociaż tylko jednego, ale spoko. Dobra, tu jakieś fanty mamy, okej. Okay. Teraz pytanie, co tutaj się dzieje? A tu jest jakaś zagadka. Słyszeliście o potworze, którego na Skellige nazywałem Chimem? Nie? To potężny demon, który żywi się duszami ludzi mającymi na sumieniu straszliwe zbrodnie bądź podłości. Ale kto w orszaku Mewę mógł zwabić tego potwora? Kto z towarzyszy królowej dopuścił się tak okropnego czynu, by ściągnąć na siebie jego uwagę? Ciekawe, czy to jest powiązane z tą klątwą. Ale nie... Chociaż... Cholera wie... Wyeliminuj Chima, nie pozwalając, żeby zginął choć jeden sojusznik. Okej... Okay. Dawno nie było zagadki. Ciekawe, ile będę się męczył. Bitwa skrócona. No normalnie aż gra postanowiła się wysypać. Taka trudna zagadka. Dobra. Zaczniemy od ciebie. Ty zrobisz to samo, ale ulepszysz naszą najsłabszą jednostkę. A my... Korzystamy z tego. Nie zrobisz teraz nic. Musimy coś teraz zrobić. Pytanie. Przeżyjemy to. Ale może potem to wykorzystamy. Tu 15 punktów. Dostaniemy tu dychę 16 i tu 5. To tutaj będzie 16. A, czyli będziemy po 16. A on tu będzie na 9. O nie, będziemy... No i to fatalnie. Chociaż... Dobra, spróbujmy. Teraz musimy tak zrobić, byśmy to my mieli najsłabsze jednostki, żeby go zabić. Czyli nie musimy się namęczyć. Ale on powinien to samo zrobić, tylko że w chłopa, nie? Aby tak było. Trochę by pomyślał, to mógłby to raz dwa zrobić, ale... No i teoretycznie wygraliśmy. Prawda? Tak jest, dobra. O, kolejna karta, dobra. Szkoda, że nie jakaś jednostka. Pokaż mapę. Pań, przeszukaliśmy obozowisko wroga. No, o, ty, o, dobra, jakaś mapa. Ze skarbem. Okej. Dobra. Tak swoją drogą. No zobaczmy tą kartę, ale... Wiecie, pewnie mi się nie przyda. Już na polu bitwy egzemplarz jednostki 3 z zemstą, on chce mnie zniszczyć. Aha. Mapy. Mapa Nilfgaardczyków. O, to w ogóle nie wiem, to gdzieś daleko chyba musi być. Mapa Nilfgaardczyków do takiego obozu. Wejście do obozu przez most. Może to tutaj gdzieś. Ciekawe. Dobra, rozejrzyjmy się, czy tutaj właśnie... Nie ma czegoś związanego z naszą drugą mapą. No kurde, obawiam się, że nie, bo tam na tej mapie te ruiny są w dobrym stanie. Przynajmniej tak myślę, że to są ruiny. Dobra, czyli tutaj nic więcej nie będzie. Nie, to było wejście, czyli... Tak, to będzie tutaj ta mapa od Nilfgaardczyków. Dobra. Okej, czyli szybko znaleźliśmy. Mam tę kartę. Ale ta druga? Już tak szybko jej nie znaleźliśmy. Być może ją minęliśmy. Gdzie ją znaleźliśmy? Gdzieś na początku, nie? Już nawet nie pamiętam gdzie w sumie. Ale nie było takiego miejsca na takie eleganckie ruiny. Tutaj są takie eleganckie ruiny, nie? Dobra, możemy się wycofać i cisnąć tutaj, w tym kierunku. Tak myślałem, to był ślepy zaułek.
Kurde, tylko ten odcinek jest dzielony, żebym ja tutaj nie nagrał za długo czasami. Dla was przypadkiem. No ale wiecie, internet i te sprawy. Kolejna zagadka. Z Nilfgaardczykami. Nie możemy ich po prostu wybić? Byłoby po prostu szybciej i lepiej. Dobra, czarni szybko zrozumieli, że nie są w stanie kontrolować całego Angren. Skupili się więc na kluczowych miejscach, takich jak gościńce, strażnice i mosty. Na jednym z nich zwanych przez miejscowych osinową kładką doszło do bitwy z Lirycikami. Kto wygrał pytanie? Pytacie? Nie uprzedzajmy faktów. Wszystkie wrogie jednostki użyj zdolności swojego dowódcy. Okej. No zobaczymy. Bitwa skrócona, wiadomo. Aha. Knecht, zapał. Daj tej jednostce jeden ładunek. Rozkaz zadaj wrogowi, wszystkim wrogom od tej samej sile po jednym punkcie. Wzmocnij sojusznika o 4 i daję mu jeden punkt pancerza. Okej. Okay. Jeśli zostanie zresztą dobra, to na koniec. Do zera. No to chyba zaczniemy od was. Tak, dobra. Tak będzie. Okej, okay, teraz wszyscy po dziewiątce dostają. Nie powinno być żadnego problemu, nie? Teraz gramy jego. Kopać, kopać, nie gadać! Okej, okay. Dobra, to była mega prościutka zagadka. Dobra, i co tu mamy tutaj? Coś ciekawego, jakieś surowce, pewnie jakieś notatki. Jezu, 14, prawie 15 tysięcy złota. Już ponad 15. Wow. Na co to wydawać, nie? Kurde, jak na, w obozowisku nie ma nic ciekawego do wykupienia. O, i to jest kusząca opcja. I to jest kusząca opcja. Tylko zamiast czego? Na pewno nie zamiast tego. Zamiast tego też nie. Manekin albo to. Róg zostaje. Na tych bibelotach się przejechałem już parę razy. Dobra, powiedzmy, że tak. Będziemy testować, nie? W takim razie ciśniemy dalej. Co nam tutaj mapka mówi? Mapka nam mówi, że możemy cisnąć w lewo w sumie i zrobimy takie... Aha, tondo rondo i to mi chyba bardziej odpowiada, no. Znaczy w lewo i w dół. Zwłaszcza, że tam jest... Mewe czekała, aż zwiadowcy wytną gęste krzewy, które zarosły wiodącą przez moczary ścieżkę. Nagle jeden z żołnierzy zgiął się w pół i zaczął wymiotować krwią. Wkrótce podobne symptomy pojawiły się u kilku innych piechurów. Silne zatrucie. Brzmiała diagnoza medyków. Okazało się, że chorzy dzielili namiot. Nocami rozmawiali o klątwie, którą chłopi rzucili w zemście za zniszczenie ofiarnego obelisku. Przekonani, że grozi im prawdziwe niebezpieczeństwo, udali się do miejscowej zielarki, która przyrządziła napój mający ochronić ich przed czarną magią. Wywar okazał się jednak trujący, a zielarka rozpłynęła się bez śladu. Całe szczęście Izbel w porę przyrządziła odtrutkę, która uchroniła żołnierzy przed niechybną śmiercią. Czarodziejka wytłumaczyła, że za ich nieszczęściem nie stała żadna nieczysta siła, a zwykła ludzka podłość. Jej spokojny głos i łagodny uśmiech
podniosły piechurów na duchu. Ufni w jej opiekę wkrótce zapomnieli o rzekomej klątwie. Uff, no mogło się skończyć źle. Mogły też morale polecieć w dół. Ale na szczęście tak się nie stało i no w tym momencie w sumie kończymy odcinek. Chłopie, jeszcze sobie znacznik odblokujemy. Ciekawe, co jest... Te tarcze mi się ze Skellige kojarzą. To może być ciekawie, ale to już sprawdzimy w następnym odcinku. Bo na dzisiaj to będzie na tyle, no. Także komentujcie, subskrybujcie, wpadajcie do opisu, trzymajcie się i na razie.